No dobrze, ale przydałoby się powiedzieć także o tym, co zamierzam zrobić ze swoim kanałem w następnym roku. No więc będę dalej robić gameplaye oraz planuję wrócić do kręcenia kinowych produkcji. Czyli do tego, z czego moje założone przeze mnie studio było od zawsze znane. No a co do tych gameplayów, to planuję przenieść je na nowy poziom i zrezygnować z kręcę trochę z, trochę zrezygnować z już skręcenia mobile, z nagrywania gier mobilnych za pomocą mobilezenia, a przenieść się na gry na komputer. Czy też jak jeżeli pojawi się w ogóle taka możliwość na konsolę. Będę musiał jednak załatwić sobie odpowiedni do tego program. A jak zapewne wiecie, nie jest to zbyt łatwe, szczególnie, że większość takowych jest płatna. A gdybym miał powiedzieć, co się działo w tym roku z moim kanałem? A gdybym miał powiedzieć, co się działo w tym roku z moim kanałem, to na pewno wspomniałbym o tym, że zostałem wspomniany u kilku youtuberów. Czy to w niejakim miesięczniku niejakiego Maćka GMP40, czy jako zleceniodawca recenzji w BGB Red Troja. No. Występy gościnne, ale tylko jako wspomnienie słowne. Były najważniejszą rzeczą, jaka się wydarzyła w tym roku odnośnie mojego kanału. A co będzie dalej w 2019, to powiem wam już w samym 2019. A tymczasem no w sumie to tyle, co miałem wam do powiedzenia w tych dwóch sylwestrowych materiałach. Czyli to, jak tak naprawdę przebiegała praca nad najnowszym filmem Michael Media Centaury Fox. No bo musicie o tym wiedzieć. Oraz to, jak będzie wyglądać mój kanał i co się w ogóle działo w tym roku działalności. No, niekoniecznie jakie filmy były tworzone. Ostatnimi jak na razie filmami mojego studia, były familijne akcje jak Tajniak i druga część Rogersa Browna. Akurat co do tego Rogersa Browna, to planuję nakręcić część trzecią, ale niestety póki co te plany pozostają nikłe. A przynajmniej ciągle w produkcji, jakże tak powiem. No a tymczasem szczęśliwego nowego roku, do zobaczenia w 2019, a ja tymczasem udaję się na poszukiwanie fajerwerek. Bo wcześniej były. O, coś tam mignęło. Cześć!